Cześć kochani, tu pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, czyli Bartłomiej Krzych, też z Komitetu Kraków dla Kierowców. Na tym nagraniu chciałem wam powiedzieć o kulisach uchylenia strefy czystego transportu w Krakowie, bo byłem jednym z uczestników tego postępowania. Od początku byłem w temacie, byłem na sali rozpraw w sądzie. No, generalnie ta sprawa rozpoczęła się ode mnie, można powiedzieć, ta rozprawa no, była w mojej sprawie, a reszta inne skargi były dołączone. No i chciałem wam opowiedzieć o szczegółach, bo być może komuś się to przyda gdzieś tam w przyszłości, w walce o strefę czystego transportu w innych miastach, a też tutaj w Krakowie, no, żebyśmy też wiedzieli konkrety, a nie opierali się na jakichś tam pogłoskach, czy tam jakichś tylko informacjach prasowych, które są czasami zmanipulowane. No więc pokażę wam w szczegółach, jak to wszystko wyglądało. Zaczynamy. Tutaj widzicie sentencję wyroku, to jest ważna sygnatura, 3SA KRO 484/23, jak widzicie data orzeczenia to jest 11 stycznia, to jest skład orzekający, no i tutaj, no to jest właśnie sygnatura mojej sprawy, do której były dołączone sprawy wojewody i też kolegi Radka i tutaj sentencja jest taka, że w punkcie pierwszym odrzuca skargę BK, czyli Bartłomieja Krzycha moją, odrzuca skargę Radka i uwzględnia skargę wojewody Małopolski, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Na tej stronie w ciągu miesiąca powinno się pojawić szczegółowe uzasadnienie. Dlaczego nasze skargi zostały odrzucone? Bo to jest tak, że jeżeli mieszkaniec, obywatel skarży jakiś akt prawa miejscowego na uchwałę Rady Miasta, musi wykazać interes prawny, legitymację skargową, a wojewoda nie musi. Wojewoda składa skargę i on z automatu, ta skarga musi być rozpatrzona przez sąd merytorycznie i wtedy sąd orzeka, czy ta skarga jest zasadna, czy niezasadna. W przypadku zwykłego obywatela, takiego jak mnie, no to sąd najpierw sprawdza, czy ja mam prawo w ogóle to zaskarżyć, czy ten akt narusza moje prawa, mój interes prawny. No i tutaj sąd uznał, moim zdaniem niesłusznie, że ta uchwała nie narusza mojego interesu prawnego. Ja uzasadniałem w mojej skardze ten interes prawny. Teraz wam pokażę, jak to uzasadniłem. Tu jest moja skarga, jak widzicie, z 21 lutego 2023 do WSA za pośrednictwem Rady Miasta, bo tak się składa, skargę na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada, bo to już ponad rok temu zostało uchwalone w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu w Krakowie. No i ja tutaj zarzuciłem kilka rzeczy, między innymi brak zdefiniowania daty, od której będzie możliwe składanie wniosków o nalepkę i no, generalnie tutaj te dwa punkty dotyczące nalepek. No i też sprzeczność z innymi aktami prawa, przede wszystkim z ustawą o elektromobilności poprzez nieprecyzyjne określenie granic obszaru. A to może te zarzuty sobie zostawimy. No i tutaj uzasadnienie co do tej mojej legitymacji skargowej. No ja tutaj uzasadniałem, że mam auto, że mam motocykl, że jeżdżę często do Krakowa, a nie będę mógł nawet dojechać do Park and Ride, mały Płaszów przy ulicy Lipskiej. I też co do tutaj, no długo to nie będę tego wszystkiego czytał, że na Sormin też nie będę mógł dojechać moim busem z dieslem, ale przede wszystkim też tutaj napisałem, podkreśliłem, że po prostu nie mogę uzyskać nalepki. Mam obowiązek uzyskać nalepki, a nie wiem kiedy tą nalepkę uzyskam, bo dzwoniłem do Urzędu Krakowskiego i mi powiedziano, że nie wiadomo kiedy ta nalepka będzie wydana. No więc moim zdaniem ja dosyć wykazałem, że bezpośrednio ta uchwała narusza moje interesy prawne, bo ja chciałbym jeździć po Krakowie, uzyskać tą nalepkę, ale nie mogę uzyskać tej nalepki, no bo kiedy, nie wiadomo kiedy ja będę mógł uzyskać tą nalepkę, bo nie ma żadnych terminów, po pierwsze od kiedy będą wydawane te nalepki, w tej uchwale nie było żadnych terminów, od kiedy będzie wydawana nalepka, co no jest naruszeniem ustawy, bo tam też zaraz sobie zobaczymy, że jest precyzyjnie, szczegółowo ma być określony tryb wydawania nalepek. No w ogóle też nie ma żadnego trybu odwoławczego, w ogóle terminu na uzyskanie tej nalepki nie ma, tylko sobie napisano, że to jakiś prywatny dostawca tych nalepek ustali, no to po prostu, no zaraz sobie przejdziemy do tej uchwały. Właściwie na początku powinniśmy przejść do tej uchwały, ale no tylko chciałem wam powiedzieć, że dlatego to nasze skargi, moje i Radka były odrzucane moim zdaniem niesłusznie, bo sąd uznał, że my nie mamy tej legitymacji skargowej. No być może moim zdaniem to była taka decyzja polityczna, bo to by było takie trochę no, śmieszne, poniżające dla prezydenta Majchrowskiego, tego całego ich urzędu, że tutaj dwaj mieszkańcy go obalili jego strefę czystego transportu, więc już lepiej jak to zrobi wojewoda, bo to będzie takie bardziej dyplomatyczne. To jest taka moja ocena. Dobra, i teraz to tylko chciałem uzasadnić to, dlaczego sąd uznał, bo widzicie, te zarzuty się przeplatały, bo podstawowym zarzutem, który prowadził do nieważności tej uchwały, był właśnie ten zarzut, który był w mojej skardze poprzez nieprecyzyjne określenie granic obszaru. Ja tutaj to później, no też nieprecyzyjne uzasadniam w mojej skardze. Ja tą skargę gdzieś tam mogę udostępnić, te moje argumenty, ale przejdźmy dalej.
Przejdźmy dalej w ogóle przez cały proces, jak to wyglądało, to uchwalanie tej strefy czystego transportu. No i jeszcze przed uchwaleniem tej strefy czystego transportu w Krakowie były konsultacje społeczne, ja opisywałem na moim blogu. No już wtedy się tym tematem interesowałem i pisałem, że zakaz starszych aut nie zwalczy smogu w Krakowie, to jest udowodnione, bo podczas pandemii mieliśmy obniżony znacznie o połowę ponad ruch samochodów, a stężenia zanieczyszczeń były podobne jak rok wcześniej. No i też pisałem tutaj o konsultacjach społecznych, bo były przeprowadzone konsultacje społeczne i siadajmy, większość, chyba 2/3 mieszkańców, jakby byśmy podsumowali te komentarze, była przeciwko, no i tam były takie komentarze, że pomysłodawców wysłać do psychiatryka, szaleństwo, czysty ekoterroryzm. Tutaj na tym w moim wpisie na blogu no, piszę, że około 600 tych uwag było nadesłanych. No i tu widzimy, żadnej strefy, to czysty ekoterroryzm. No i tutaj też niektóre komentarze były merytoryczne. No, tutaj ktoś napisał, tragiczny pomysł, zakazano już kominków, a smog jest, huta została praktycznie wyłączona, a smog jest, skończyć z dzikim zabudowaniem miasta w pierwszej kolejności, a nie ograniczać prawa mieszkańców i wymuszać na nich wymianę samochodów. No i tu jest cały raport z tych konsultacji społecznych, więc każdy się może zapoznać z tymi uwagami. No w każdym razie większość uwag była krytycznych, ale mimo to chciano procedować tą strefę czystego transportu. I tu jest zarządzenie z 27 września 2022 i mamy tutaj projekt tej uchwały o strefie czystego transportu. No i zobaczcie, tutaj już było napisane na początku tak. Granice obszaru SCT, czyli strefy czystego transportu, stanowią granice administracyjne miasta Krakowa. No i ten przepis, no oczywiście te granice są ustalone dosyć precyzyjnie, bo granice administracyjne miasta Krakowa można ustalić precyzyjnie, one są zdefiniowane dosyć wąsko, z tym, że one na przykład wychodzą gdzieś tam w jakimś momencie drogi krajowej. Tak na przykład tutaj widzicie, jak się jedzie od południa, od południowego wschodu z Wieliczki do Krakowa, no to jedziemy tutaj drogą krajową, no i tutaj jest granica Krakowa. Nie możemy zawrócić, nie? No, czyli siłą rzeczy jechaliśmy tutaj i nie mamy jak zawrócić i wjeżdżamy do strefy czystego transportu. No więc to jest problematyczne i no, niezgodne z prawem. No i w związku z tym w uchwalonej już z 23 listopada strefie czystego transportu wprowadzono zapis taki, że granice obszaru SCT stanowią granice administracyjne miasta Krakowa, czyli to co było, a później dodano, dokładna lokalizacja wjazdu i wyjazdu z SCT na układzie drogowo-ulicznym będzie uregulowana projektem organizacji ruchu w zależności od uwarunkowań geometrycznych oraz możliwości lokalizacji oznakowania. No coś, co są tutaj poopisywali tak, żeby ten zarzut właśnie poprzedni, że te granice wychodzą gdzieś tam w środku drogi krajowej, żeby się tego nie czepiali, to oni sobie dopisali takie zdanie. No to jest też niedopuszczalne, no bo nie może być tak, że dokładna lokalizacja wjazdu i wyjazdu będzie w jakimś projekcie organizacji ruchu, którego nie ma, nie wiadomo kiedy będzie i nie wiadomo gdzie go szukać. No tutaj powinny być precyzyjne w tym akcie, w tej uchwale, powinny być precyzyjne granice i jakaś mapka nawet załączona, no żeby to wszystko było jasne, a nie, że ustalają sobie granice administracyjne Krakowa, a później mówią, że będzie jakiś projekt organizacji ruchu, że te granice tak naprawdę będą gdzie indziej, gdzieś tam poza autostradą. Także to było wiadome, że to będzie uchylone. I teraz coś, do czego zmierzam, co jest najważniejsze, że bo na początku powiedziałem, że tam wojewoda złożył skargę. Wojewoda ma prawo, a w zasadzie w tej sytuacji miał obowiązek, unieważnić tą uchwałę bez sądu. Wojewoda ma takie prawo, mógł unieważnić tą uchwałę już rok temu i nie byłoby takiego całego bałaganu. No, być może teraz możemy powiedzieć, że to wyszło dobrze, bo będziemy mieli... ta strefa nie wejdzie od 1 lipca, bo teraz przez ten cały bałagan to wszystko zostanie opóźnione, bo muszą być nowe konsultacje. Ale no, ja chciałem Wam zaznaczyć, że ja pisałem petycję, już teraz Wam pokażę też na moim blogu, do wojewody właśnie, żeby unieważnić tą uchwałę, żeby wojewoda to zrobił od razu. Tu widzicie na moim blogu petycja o unieważnienie zakazu aut i motocykli spalinowych w Krakowie, czyli strefy SCT. No i tutaj była moja argumentacja, tu jest cała ta petycja, jako Stowarzyszenie Otwarta Wieliczka. Tu jest, tekst jest na moim blogu, tu jest też ta forma złożona. Natomiast wojewoda małopolski nie uchylił tej strefy czystego transportu. Moim zdaniem miał obowiązek, bo tak powiedziałem, tam było wiele naruszeń prawa, wiele niejasności, a jak na taki rangi akt, to powinno być to uchwalone. W ogóle ta uchwała była uchwalana tak po łebkach, na szybko, na wyścigi. Jeszcze jedną ciekawostkę Wam pokażę, bo oni tak naprawdę na początku to chcieli zakazać rowerów. Chcieli, w pierwotnym projekt uchwały, który był poddany konsultacjom, de facto zakazywał rowerów nawet w Krakowie.
Popatrzcie, w tej wersji pierwotnej, poddanej pod konsultację, był zapis. Do poruszania się po SCT dopuszczone są pojazdy spełniające warunki określone coś tam, coś tam, coś tam. A pojazdy to są też rowery. Także pojazdy, rowery spełniające warunki, no wiadomo, że rowery nie spełniają tych warunków, które tam są określone, bo to te warunki dotyczą samochodów. Czyli de facto mielibyśmy sytuację, gdzie zakazano rowerów, no i później oni zrobili w tej nowej wersji tutaj już zmienili to, że do wjazdu w poprawkach napisali dopiero pojazdy samochodowe. Pojazdy samochodowe to już są motocykle i no i samochody. No i wracając do tego tematu wojewody, to wojewoda tylko publicznie powiedział, że on tego nie zaskarży, że on nie uchyli tej strefy czystego transportu, czyli co mógł zrobić rok temu, tylko on zaskarży to do sądu, niech sąd stwierdzi, czy to jest ważne, czy nieważne. No ale wojewoda przez 2 miesiące tego nie robił. W lutym napisałem do wojewody, ja w ogóle ich tam troszkę nieprzyjemnego maila napisałem, że oni w ogóle no, takiego bubla prawnego nie eliminują, tylko wprowadzają taki bałagan, no ale oni mnie tam olali. Później w lutym napisałem, czy oni już złożyli tą skargę i niech mi podadzą sygnaturę akt, a wiedziałem, że nie złożyli tej skargi, nic mi nie odpisali. No więc ja złożyłem jako obywatel, no niestety właśnie z tą barierą konieczności wykazania interesu prawnego, bo ja już to nie pierwszy raz robię, więc wiele skarg tam już składałem do sądu administracyjnego, udawało mi się wygrać, no między innymi z marszałkiem województwa w sprawie kominków. Naszej obywatelskiej inicjatywy dotyczącej kominków wygraliśmy sprawę właśnie w sądzie administracyjnym. Ale to jakby inna sprawa. Natomiast przez 3 miesiące oni nic nie robili, więc ja złożyłem moją skargę. No niestety musiałem też uiścić z prywatnych pieniędzy wpis 300 zł. A wojewoda zrobił to dopiero gdzieś tam 2 miesiące po mnie, w kwietniu. No i w ogóle na tą moją petycję, którą złożyłem na przełomie tam listopada i grudnia, żeby wojewoda unieważnił tą strefę czystego transportu, to w ogóle mi nie odpowiedzieli. Gdzie powinni mi odpowiedzieć, no niezwłocznie, ale nie dłużej niż tam w ciągu chyba 3 miesięcy. To ja dostałem tą odpowiedź dopiero po pół roku, chyba w czerwcu coś mi tam odpisali. Nie, że oni zaskarżyli w kwietniu tą strefę czystego transportu. Także to też nie jest tak, że to wojewoda się tutaj sprzeciwił, uznał, że to jest zła uchwała, że tam są wady prawne, że on to unieważni, że on to zaskarży, tylko to było wymuszone. To ja tam pisałem kilka maili, pisałem petycję, sam to najpierw zaskarżyłem i dopiero wojewoda to zrobił, używając tych de facto moich argumentów, ale dobrze, że to zrobił, bo właśnie jeżeli wojewoda to robi, no to nie ma tej bariery tego interesu prawnego, tej legitymacji skargowej, która akurat widzicie, w moim przypadku sąd sobie stwierdził, że to jest za mało. No ja nie wiem, co jeszcze ja mógłbym zrobić, żeby lepiej wykazać ten interes prawny, no ale to, jak mówię, moim zdaniem taka decyzja polityczna, żeby nie było, że jakiś tam pan Bartek wygrywa z Majchrowskim i tą całą urzędową. I z tymi wszystkimi innymi, no zaraz powiem, kto tam właśnie dołączył do tego procesu, bo tam oprócz tego, że to była sprawa, gdzie po jednej stronie byłem ja, wojewoda i kolega Radek z Krakowa, też mieszkaniec, no też, no słusznie, że złożył, ale zobaczcie, nawet, bo ja jestem mieszkańcem Wieliczki, więc też tam było ryzyko, że ktoś sobie tam sąd wymyśli, że jestem mieszkańcem Wieliczki, to może mnie to tam nie dotyczy, no ale też była druga skarga, no i też wykluczono tego mieszkańca, gdzie tam już był adwokat, który też tam, no oni uzasadnili też to bardzo dobrze, ten naruszenie interesu prawnego, no ale też to odrzucono, no i były oprócz tego, że było nas z jednej strony wojewoda, ja i kolega Radek, z drugiej strony był wojewoda, był też prokurator po naszej stronie, chociaż on tam się jakby nie ze wszystkimi postulatami zgadzał, ale też się zgadzał właśnie co do tych granic, że to jest bezprawne, niedokładne określenie granic. No i były organizacje społeczne i teraz wam parę ciekawostek o tym powiem, jakie organizacje dołączyły. Oczywiście tradycyjnie krakowski alarm smogowy, czyli stowarzyszenie, które już działa 10 lat, no i oni pod pretekstem czystego powietrza oczywiście chcą zawsze jak najbardziej restrykcyjne przepisy wprowadzać, wywłaszczać ludzi, tak jak domagali się też tych uchwał antykominkowych, które bronią tej uchwały antykominkowej, no tak samo bronili tej strefy czystego transportu takiej w wersji takiej radykalnej. No ja z nimi już od wielu lat prowadzę wojnę, też tam jakieś sprawy sądowe, wiele ciekawych rzeczy mógłbym powiedzieć, ale też oczywiście oprócz krakowskiego alarmu smogowego jest fundacja Frank Bold, nie? Taka super fundacja, która też stoi po tej stronie czystego powietrza. I teraz wam powiem taką ciekawostkę, bo oni złożyli też takie pełnomocnictwo do akt, wykazując, że oni są fundacją. I teraz chciałem wam powiedzieć, jakie tam osoby w tej fundacji się troszczą o nasze zdrowie Polaków. Widzicie, no nikt się tak bardzo nie troszczy o nasze zdrowie, jak już wam mówię, się ci panowie nazywają, bo niektórzy się nazywają ciekawie. I tak, w zarządzie głównym jest pan Frank Paweł, chyba jakoś tak mi to na czesko wygląda,
Drugi też jest ciekawe nazwisko, Stanisław Kutaczek, Kutasek, nie wiem. Tu jedno widzę tylko nazwisko, Kwiatkowski Bartosz. Nie wiem, po co oni tutaj te PESEL-e podają, no ale dobra. Także w zarządzie jest dwóch obcokrajowców, którzy się martwią o nasze zdrowie, nasze czyste powietrze. No i w Radzie Nadzorczej, w tej Radzie, skład organu, Rada Fundacji, to jest też Cierny Paweł, Niezbira Dziri, Faderny Martin. No, słuchajcie, no, dla mnie to jest dziwne, no nie, że takie, że tacy ludzie, taka fundacja tutaj broni pod pretekstem czystego powietrza, stoi, no ingeruje w te sprawy. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego takie zagraniczne organizacje są tutaj dopuszczone, ale pewnie są dopuszczone, mniejsza z tym. No, po drugiej stronie, chyba wszystkie wymieniłem, po drugiej stronie były fundacje Ordo Iuris, dołączyły i też po naszej stronie była fundacja Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Także, no to był ostry spór, wiele stanowisk. Spadają mi te papiery. No wiele argumentów, chociaż wiadomo było od początku dla mnie, że to będzie uchylone z tego powodu tych nieprecyzyjnych granic. No i co ciekawe, właśnie ten pan z fundacji, Frank Bol, też tego pana tam już znam, bo parę wymian zdań już z nim miałem, dotyczących kominków. On mówi, że tak naprawdę to ludzie to nie mają żadnego prawa do samochodów, że myśmy sobie to prawo wymyślili, że konstytucja też nie mówi, że my mamy prawo do samochodów. No i właśnie oni mają takie podejście. No, dla mnie to jest taka ciekawostka, właśnie wam mówię, nie? Że przyjeżdżają jakiś taka w zasadzie obca fundacja z obcymi ludźmi i oni forsują, żeby nam zabierać takie prawa i wolności obywatelskie i bronią jakiegoś dziwnego aktu, który jest już potwierdzony niezgodny z prawem. Nie mówiąc już o tym, że jest kompletnie antyspołeczny. A z ekologią ma niewiele wspólnego, bo to już jest taki znany przykład, nie? Że stary dziadziu z Hejczęto nie będzie sobie mógł wjechać, nie mógłby sobie wjechać nawet tak raz na miesiąc do Krakowa, a bogaty cwaniak jakimś tam 5-litrowym silnikiem, który spełnia normę Euro 5, mógłby sobie jeździć na okrągło po Krakowie i co? I to jest ekologia, że jednej wykluczamy, a drugim pozwalamy sobie jeździć ile chcą. No i tak jak mówię, na tej rozprawie wszyscy się tam wypowiadali. Ja tam pierwszy się wypowiedziałem, jako że to była moja sprawa, a inne były dołączone. Ja pokrótce się wypowiedziałem, tam niektórzy się wypowiadali długo, no oczywiście z alarmów smogowych, no to pani mówiła, że chore dzieci umierają, upośledzone. No to jest, wiecie, to jest takie granie na emocjach. Przypomnę, że w Krakowie ludzie oficjalnie, to są statystyki, żyją najdłużej w Polsce. A co do tych, że bo smog też upośledza, to też chciałem powiedzieć, że akurat dzieci w Małopolsce, w Krakowie mają najlepsze wyniki matur w Polsce. No to tak ich upośledza strasznie ten smog tutaj, że aż są mądrzejsze od tego. No to są, wiecie, to są jakieś takie teorie, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ja rozumiem, że te spaliny są tam w jakimś stopniu szkodliwe, ale to jest po prostu, oni robią z tego, no tak piorą ludziom mózgi, że jeżeli my zakażemy, jeżeli nie wprowadzimy tej strefy czystego transportu w wersji takiej, jak ona jest, to się będą dzieci upośledzone rodzić. No ludzie, no przecież to powietrze i tak jest teraz znacznie lepsze niż było tam 30 lat temu, kiedy ja byłem dzieckiem i dzieci generalnie 3 razy więcej czasu spędzały na zewnątrz, bo nie było komputerów, nie było telefonów i w zimie normalnie się chodziło, była sadza na śniegu, palili ludzie, też były kotłownie miejskie, w ogóle nie ekologiczne, bez filtrów. W Krakowie przecież były huty, nie były tak ekologiczne, nie było tych elektrofiltrów, powietrze było znacznie gorsze, to jest też udokumentowane pomiarami z dawnych lat. To powietrze jest dużo lepsze, tylko ta propaganda jest dużo większa. No, popatrzcie, czy walczymy z tym smogiem na maksa od 10 lat już ponad, nie? No, czy długość życia nam w Polsce wzrosła? No nie wzrosła nam, nawet nam spadła. Tutaj po 2020 roku mocno, bo odcięto ludzi od lekarzy. No, czy to też się tak mówi, że ta zielona energia i to wszystko, no to jest taka darmowa energia, że to będzie tańsze. No to okej, no mamy tych wiatraków, mamy tej fotowoltaiki. Przez 10 lat no do tego no multum się pojawiło na dachach domów, farm wiatrowych, offshore na Bałtyku. Czy prąd jest tańszy? No nie jest też tańszy. No to widzicie, no to jednak nie jest prawda to wszystko, co oni głoszą, nie? No i to chciałem wam właśnie zwrócić na to uwagę, żebyście mieli dystans do tego emocjonalnego pojęcia grania na emocjach, że tutaj się trujemy, bo ja w ogóle napisałem już ponad rok temu
taki obywatelski raport od smogu, bo tą kwestią tego smogu i wpływem na zdrowie ja się zajmuję już od też chyba z 7 lat i polecam Wam też na moim blogu, on jest ogólnie dostępny, bezpłatny w formie elektronicznej, wszystko sobie możecie sami zweryfikować, bo to jest też to, nikt Wam tego nie powie, że oprócz tego, że ludzie w Krakowie, czy w mediach Wam tego nie powiedzą, że ludzie w Krakowie żyją najdłużej w Polsce, ale też Wam nikt nie powie, że ludzie nad morzem chorują na raka płuc znacznie częściej niż ludzie w Małopolsce. W takim Nowym Targu, gdzie mówiono, że smog jest najgorszy w Polsce, ludzie żyją dłużej niż na przykład w nadmorskim Koszalinie i chorują na raka płuc też rzadziej niż w tym nadmorskim Koszalinie. Więc ten cały wpływ tego smogu na nasze zdrowie jest po prostu marginalny, znikomy. O wiele gorszą sprawą jest żywność, to co, bo żywność się nam pogarsza. No nie, powietrze nam się w ostatnich latach polepszyło, jeżeli chodzi o te stężenia pyłów, ale co do żywności i tego, co nam się tam wciska, jeszcze teraz po tej wojnie z Ukrainą, gdzie nikt tego nie kontrolował, jakieś zboże techniczne wjeżdżało, jakieś tam setki tysięcy bochenków chleba ze zboża technicznego robiono. No więc to jest większy problem. Tym, co ludzie jedzą, jak nas lekarze leczą, bo to jest też kolejna sprawa, jak się ruszamy, ile stresu mamy, no to są kwestie, które powinniśmy zwracać uwagę, a nie, kurczę, pod pretekstem jakiejś ideologii klimatyczno-smogowej dawać sobie ograniczać prawa obywatelskie. Gdzie jeszcze w kwestii poruszania się po miastach, bo Kraków jest kompletnie zakorkowany, ale to wynika w dużej mierze ze złego zarządzania miastem. No, po prostu jest chaos przestrzenny, budują się osiedla, nie ma do tego odpowiedniej infrastruktury, wszystko jest tak, jeszcze się drogi zwęża, żeby robić ścieżki rowerowe. Ostatni, najlepszy przykład właśnie w Wieliczce, no może też część z Was widziała, gdzie na wjeździe do Wieliczki był wjazd 5-metrowy i wpierdzielono ścieżkę rowerową na samym wjeździe do Wieliczki i zwężono ten wjazd, główny wjazd do Wieliczki z drogi krajowej do 3 metrów. Tu krawężnik. I tu ścieżka rowerowa. Jeszcze przez kilka dni, czy przez tydzień w ogóle nie namalowano oczywiście odpowiednio pasów, żeby ludzi kierowało na ten zwężony wjazd. I ludzie wjeżdżali do Wieliczki centralnie na krawężnik od nowej ścieżki rowerowej, sobie tam z 10 aut chyba felgi pokrzywiło, bo widać na krawężniku, jakie jest wykruszone. Także no to też jest chore podejście władz samorządowych do tego problemu i one tworzą ten problem korków. No też wiele ludzi do mnie pisało przykłady gdzieś tam z Krakowa, jak organizacja ruchów się zmienia i to po prostu prowadzi do korków. Także też to jest też taka kwestia, że wybieramy niekompetentnych ludzi do samorządu i to właśnie dlatego teraz Wam też o tym mówię, żebyście uważnie się przyglądali, żebyście się angażowali w wybory samorządowe, bo to ci ludzie właśnie w tych wyborach samorządowych, ci radni tworzą takie problemy. I angażujcie się, wybierzcie, no nie wiem, może zbudujcie, ja na przykład w Wieliczce mam zamiar budować komitet niezależny do Rady Miejskiej, żeby spróbować coś zmienić, nie? Żeby tam byli trochę ludzie bardziej kompetentni i żeby bronili interesu mieszkańców, a nie jakichś, kurde, korporacji, deweloperów i tak dalej, nie? I wiele rzeczy można by w Krakowie poprawić. Niesynchronizowana sygnalizacja świetlna. No jechałem właśnie wtedy na tą rozprawę z Wieliczki, ja sobie dojechałem autem, chciałem dojechać na Park and Ride Mały Paszów przy ulicy Lipskiej. No i generalnie jadę i stoję w korku. I myślę, kurde, no czemu ten korek? No i się okazuje, że korek jest dlatego, że zielone światło na tej głównej ulicy trwało może 10 sekund. I macie zablokowany, ile aut może przejechać przez 10 sekund? 5, 10 i reszta stoi. Później jest zielone, jest czysta droga, bo tam nic nie przyjeżdżało. Ta organizacja świetlna w dzisiejszych czasach już mogła być też jakoś regulowana automatycznie poprzez... No mamy teraz w ogóle rozwój sztucznej inteligencji, która potrafi analizować obrazy bardzo dokładnie. Także to mogło być bardzo zautomatyzowane i tutaj można... No, w tym kierunku iść, nie? Żeby Kraków był znany nie z tego pośpiechu i bycia pierwszym w głupocie, w najgłupszych aktach, takich jak właśnie ta wersja strefa czystego transportu, tylko w inteligentnych rozwiązaniach zarządzania miastem, ruchem miast, nie? To jest też kwestia tego, no, czy ludzie muszą tyle jeździć, nie? Czy przedszkola, szkoły, miejsca pracy są jakoś tam sensownie rozplanowane, no ale to też nie są, nie? Bo te plany zagospodarowania robi się pod deweloperów, tylko że te osiedla tam, gdzie ktoś ma działkę, to żeby mu tam ktoś jakiś bogaty, to żeby mógł sobie tam zbudować apartamenty, sprzedać, no i a później co się będzie działo, że ludziom się pogorszy jakość życia, to już się tym nikt nie martwi. Dobra, bo się rozgadałem, ale to są wszystko ważne tematy, no, które być może Was zainteresują. Oprócz tego chciałem Wam powiedzieć, że to jest nie koniec wszystkiego, to może powinienem powiedzieć na początku, bo na razie ten wyrok jest nieprawomocny i 17 stycznia, czyli za kilka dni,
Będzie temat strefy czystego transportu w Krakowie podczas obrad Rady Miejskiej w Krakowie, bo my zrobiliśmy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, czyli uruchomiliśmy komitet obywatelski z kolegami Piotrem Bartoszem, Wojciechem Jaskółką, ja tam jestem między innymi. Uruchomiliśmy komitet obywatelski inicjatywy uchwałodawczej, zebraliśmy tam między innymi przez internet, bo tak można było akurat w Krakowie, ponad 7 tysięcy podpisów pod projektem uchwały, który uchyla strefę czystego transportu. I teraz w środę, czyli 17, jeżeli radni zagłosują za naszym obywatelskim projektem, to ta strefa czystego transportu będzie całkowicie uchylona, ta wersja, nie? Także tu prośba o uwagę, o nagłośnienie, tam będziemy też pikiety robić, żebyście też trzymali rękę na pulsie, bo ważna jest ta presja społeczna, żeby ci radni czuli presję społeczną. I cóż, no i miejcie na uwadze to, że ta strefa czystego transportu, ona najprawdopodobniej powstanie w Krakowie. No, na 90% ona będzie. Już się pojawiają takie głosy, na przykład kandydata na prezydenta miasta, pana rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Stanisława Mazura. On mówi, ten problem to zostawmy po wyborach, nie, bo to za dużo emocji tutaj gra, nie, zostawmy to po wyborach. Nie pozwólmy sobie na to. Niech każdy z kandydatów jasno mówi, jakie ma propozycje co do tej strefy czystego transportu, bo jeżeli ona musi powstać, to dla mnie taka strefa czystego transportu, która musi powstać, na przykład mogą być wewnątrz tylko drugiej obwodnicy, czyli ścisłe centrum, z normą tam, nie wiem, euro 1, euro 2 i najlepiej wprowadzona gdzieś tam w 2027 roku, no to przeciwko takiej strefie to już bym pewnie nie protestował. Bo to powiedzmy sobie nie byłaby jakaś wielka ingerencja, a ktoś tam byłby zadowolony, nie? Że Unia Europejska, że wprowadziliśmy strefy czystego transportu i nam odblokują jakieś KPO, no nie? Nie wnikam, czy to wszystko ma sens, no nie? Ale to nie byłoby tak antyspołeczne i tak szkodliwe, jak ta obecna strefa czystego transportu. No to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was z Wieliczki. Zapraszam Was na mojego bloga www.panbartek.pl. Tam jest wiele wpisów. Też dam linki do opisu w tym nagraniu. Polecam Wam jeszcze raz mój obywatelski raport o smogu. Przeglądnijcie sobie, bo tam jest wiele argumentów, które można wykorzystać w dyskusjach z ludźmi, a też w różnych petycjach, w dyskusjach też na przykład podczas obrad Rady Miasta, czy w pismach jakichś procesowych, w skargach do sądu. Można pewne argumenty wykorzystać. No takie właśnie, że na przykład ta kwestia tego smogu to nie jest aż tak istotna dla zdrowia, jak to niektórzy opowiadają. No bo tutaj muszą być zawsze jakieś proporcje. Nie ograniczamy ludziom prawa i wolności obywatelskie niby w celu jakiegoś tam zdrowia, ale tak naprawdę no, to jest tylko slogan, bo jak widzimy po statystykach, ludzie nie są zdrowsi i nie żyją dłużej. To tyle, pozdrawiam. Powodzenia w walce w innych miastach. Jakbyście potrzebowali, to piszcie coś na kontakt @panbartek.pl. I angażujcie się w wybory samorządowe. Jeszcze raz wam powiem, angażujcie się w wybory samorządowe. Pilnujcie tych wyborów, kogo ludzie wystawiają, żeby nie było tak, że ci, co są, to będą dalej, nie? Czy to w dużych miastach, czy to w małych miastach. Bo już w Niepołomicach też moich sąsiednich, już tam jest jakiś projekt wyłączenia centrum miasta z ruchu całkowicie. Takie rzeczy będą się działy, bo za takie rzeczy będzie szła kasa z Unii, z różnych korporacji, z różnych fundacji, z mediów, jeżeli ktoś tam... Bo ci niektórzy włodarze miasta tak właśnie oni to robią dla sławy, nie? Bo jeżeli oni tutaj pokażą, jak oni walczą ze smogiem, zakażą kominków, wyłączą miasto z ruchu, to oni później mają dobrą prasę, nie? A dobra prasa to jest też, że się przekłada na wybory. Także wy musicie z drugiej strony też robić złą prasę, jeżeli wasz radny, wójt czy ktoś idzie w to. To wtedy trzeba pójść na sesję i powiedzieć nie. Bo tak w Niepołomicach też zakazano kominków de facto. No, wprowadzono takie przepisy, które ludziom de facto zakazują kominków, a to było wszystko pod pretekstem tego, że trzeba walczyć z kopciuchami o czyste powietrze. Dobra, to jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to się komuś przyda. Ja chciałem zdać taką relację z tego, co przeżyłem w ostatnich dniach. Dziękuję wszystkim mediom wszystkim dziękuję za nagłośnienie tego tematu, bo to też... No jest nasza wygrana, nasza społeczeństwa. Mieliśmy rację, a nie tych ludzi, urzędników, którzy sobie wymyślili jakąś mapkę, jakieś dziwne przepisy, które miały ograniczyć nasze prawa i wolności obywatelskie. Jeszcze raz pozdrawiam z Wieliczki, pan Bartek, cześć. Otwarta Wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.